Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię dzisiaj dwie partie samego Michaiła Tala. Obrona królewsko-indyjska w jego wykonaniu to no, wielkie fajerwerki na pewno. Zapraszam serdecznie. Przy okazji przypomnę tylko, że trwa właśnie przedsprzedaż mojego nowego kursu z obrony królewsko-indyjskiej. Szczegóły w opisie filmu i przypiętym komentarzu. Zapraszam serdecznie, gdyż do 12 marca jest taka możliwość, żeby go nabyć. Myślę, że to jest wyjątkowa okazja. Poczytajcie proszę sobie na stronie szachuś.pl, co tam się dzieje i o czym mówię. Więcej szczegółów właśnie na stronie. Zapraszam do analizy właśnie tutaj Michaiła Tala. Partie pochodzą z lat 50. i jedziemy. D4, skoczek F6, skoczek na F3 i oczywiście ruch G6, charakteryzujący się tą obroną królewsko-indyjską. Goniec G7, skoczek na C3, roszada i ruch G3. Bardzo wiele wariantów jest w obronie królewsko-indyjskiej. Białe mogą wybrać szereg różnych możliwości. Czarnymi trzeba być na to przygotowanym. Posunięcie G3 jest bardziej takim ruchem, które pokazuje grę pozycyjną, chociaż taktyki nie brakuje. Posunięcie D6, goniec G2, skoczek z B na D7. Po co ten ruch? No, z prostego powodu. Czarne chcą zagrać E5. Oczywiście istnieje inna możliwość. Można na przykład zagrać posunięcie C5, można zagrać skoczkiem na C6. Tal jednak wybiera ruch na D7. Roszada ze strony białych i posunięcie E5. Walczyć o centrum trzeba. Białe zagrywają E4. W dzisiejszych czasach tak zauważyłem, że gra się częściej na przykład H3 i goniec E3. Znaczy takie opcje również istnieją, taka ciekawostka, ale ruch E4 jest jak najbardziej prawidłowy. No i teraz Tal postanowił od razu zbić pionka centralnego. Oczywiście nie jest to konieczność, w tych sytuacjach można na przykład zagrać posunięcie C6, hetman E7 później, czy wieża E8 przygotować, może A6 i B5 próbować grać, różne są ciekawe rzeczy, no ale Tal zbił, oczywiście też tak można i wstawił w bardzo prosty sposób skoczka na C5. Tutaj jest atak na pionka, oczywiście dwa razy broniony. Jeszcze białe zdążyły zagrać H3. Ten ruch jest białym potrzebny. Z uwagi na to, że jak czasami zagra goniec na E3, to skoczek od razu może go fajnie zaatakować, albo najpierw wieża E8 tego pionka. Więc no tutaj głównie chodzi o skoczka na G4, ale te H3 właśnie dla białych jest potrzebne z tego tytułu, żeby nie było tutaj wtargnięć tą figurą. No więc zakładając, że białe zagrają inaczej, to zawsze może być ciutkę mniej dokładnie. Ale tutaj jedziemy dalej. Wieża E8. Atakujemy pionka. Wieża E1 z obroną pionka, prosta sprawa i A5. Ruch bardzo potrzebny. Pamiętajmy, że tutaj czasami grozi ruch B4, więc A5 temu zapobiega. To jest jak amen w pacierzu w tym debiucie, więc trzeba taki ruch wykonywać. B3. Z obroną pionka, oczywiście może możliwość taka gońcem zagranie jest oczywiście, ale to głównie chodzi o obronę. I teraz ruch C6. Ruch niezwykle potrzebny, dlatego że to posunięcie pięknie broni dwóch pól. No i teraz białe grają goniec F4. Czyli pojawiła się słabość na punkcie D6 i białe chcą to od razu wykorzystać. Nie jest to takie proste białymi. Słuchajcie, Tal zagrywa bardzo sprytnie. Teraz oczywiście nie jest to taka mocno pozycja skomplikowana, gdzie zaraz Tal poświęci 300 figur i będzie pięknie, tylko zagrywa właśnie posunięcie A4. Ruch bardzo fajny, który stara się osłabić skrzydło przeciwnika, no i też hetman ma wyjazd czasami na pole A5. Jednakże białe grają od razu B4 i pojawiła się słabość na C4. Skoczek na E6 z atakiem na dwie figury, więc skoczek wymienił i goniec wymienił. I teraz zwróćcie proszę uwagę, że po prostu grozi wzięcie tutaj tego pionka za tego pionka. Nie ma wielkiej filozofii tutaj, goniec zbił, pion za pion, posunięcie E5. Niektórym to się może nie spodobać, taki ruch, jeśli chodzi o grę czarnymi, bo trochę blokuje, ale to jest tylko chwilowy etap. Skoczek zagrywa na D7 i zobaczcie, po jednym ruchu już trzy figury tego pionka bardzo mocno atakują. No i w partii zagrał hetman na D4, zaraz do tego wrócimy, to był duży błąd. Jeżeli na przykład białe by chciały zagrać tutaj F4, bo to się bardzo może narzucać, żeby tego pionka bronić, to by był trochę lepszy ruch. Ale czarne mają na to odpowiedź. F6.
Po prostu. Bardzo fajna sprawa. Słuchajcie, goniec z G2 troszkę jest mało aktywny. Tutaj pionki dobrze bronią, ale pamiętajmy o groźbach typu B5. To trzeba mieć wszystko na uwadze. Pozycja jest na pewno, znaczy obrona królewsko-indyjska jest na pewno bogata w różnego rodzaju fajne posunięcia i idee, więc trzeba uważać na każdym kroku. I teraz zobaczcie, że na przykład hetman D4, jak goniec by wrócił, to tutaj naciskamy na punkt. Każda oczywiście wymiana pionkiem tu jest dla nas super, bo już otwieramy czarnopolowego gońca. No i przykładowo wieża zagrywa na D1 i można wybić pionka, pionek wybija. Słuchajcie, goniec na E6 z blokadą można zagrać, można hetman B6 spróbować wymienić hetmany, można hetman G4 z atakiem tutaj i tutaj. Jest wiele możliwości ciekawej gry. Też fajna sprawa, że goniec uderza tam w pionka i też białe muszą się o to zatroszczyć na pewno. Więc wróćmy tutaj do pozycji, która była w partii. Po skoczek D7 hetman zagrał na D4. Dlaczego jest to duży błąd białych? Odpowiedź proszę spróbować sobie samemu znaleźć, zatrzymać materiał i pomyśleć. I ja już pokazuję rozwiązanie. Tal zbił skoczkiem na E5, czyli pojawia się prosta taktyka, może nie do końca zauważalna. I tutaj sprawa jest prosta, jeżeli goniec wybija, to wybijamy hetmanem i mamy pionka więcej ze świetnymi gońcami. Wieża postanowiła wybić na E5. Wieża wybiła na E5, oczywiście, to jest ważniejszy ruch. Chodzi o to, że jak goniec wybije, wybija hetman, wybija goniec i goniec D4, białe się poddały. Pion mniej, ale ataki są tak niesamowicie groźne. Tutaj jeżeli na przykład wieża by zagrała na C1, no to wybijamy i gramy goniec A2. Dwa pionki więcej, wolny pionek, końcówka jest kompletnie wygrana. Przejdźmy do drugiej partii. Partia tutaj była bardziej bogata w kombinacje. Zapraszam serdecznie i lecimy. D4, Tal odpowiedział skoczek F6. C4, G6. Skoczek C3, goniec G7, E4, no i D6 standardowo wyprowadzamy tutaj materiał. Skoczek F3 jest roszada, goniec E2, czyli widzimy wariant klasyczny obrony królewsko-indyjskiej, tak zwanego KIDA skrótem. Tutaj można zagrać posunięcie E5, no i tak też Tal zagrywa. Kiedyś właśnie częściej się taki ruch grało. Ja tutaj będę rekomendował na pewno skoczek D7 i E5, żeby nie było takiej opcji, że będzie wariant wymienny, bo tam już te pozycje są tak oklepane, że ciężko może wymyśleć coś jakiegoś nowego, ale w tamtych czasach tak grano. Jak najbardziej można, to nie jest absolutnie błąd. I teraz nastąpił ruch D5. Częsty gość właśnie w tych schematach również. No i teraz jest wiele również możliwości. Można zagrać skoczkiem, żeby przejść na C5 i A5. Można najpierw zacząć od ruchu A5, skoczek A6, skoczek C5, żeby uderzać w centrum pionka. I można też na przykład zagrać skoczek H5, tak też zagrywa Tal. I to jest posunięcie bardzo ciekawe. Musimy pamiętać o tym, że skoczek będzie chciał wejść tutaj, a ta wymiana gońca za skoczka będzie kapitalna czarnymi. Jeżeli białe wymienią gońca czarnopolowego za skoczka, to dla nas jest fantastycznie. Goniec G7 jest potworem, w tym debiucie musimy o tym pamiętać, więc jak on nie będzie miał przeciwnika, to będzie jeszcze silniejszy. A poza tym, po takim ruchu skoczkiem jest też możliwość zagrania posunięcia F5, no więc tutaj jest ok. G3 jednak ze strony białych. No i można powiedzieć, że ten ruch jest słaby, ale absolutnie nie. Ten ruch jest jak najbardziej dobry. Nawet takie posunięcie jak goniec H3 mocno białym nie przeszkadza, bo tutaj roszada w tę stronę nie jest aż tak bardzo potrzebna. W tym debiucie nawet król zostając w centrum może sobie świetnie radzić. Skoczek zagrywa na D7. Tal pamięta o wszystkich swoich figurach, my również musimy pamiętać. No i teraz nastąpiła roszada. Król białych oczywiście tutaj jest względnie bezpieczny. Posunięcie A5, żeby skoczek miał świetne pole na C5. Skoczek E1 z atakiem na skoczka. I co w tej sytuacji zrobić? Słuchajcie, no bo bardzo nam się nie chce raczej wrócić na pole F6. Ten skoczek jest tu atakowany. Jak grać? No właśnie. I znając pewne partie, znając pewne idee, już dojdziemy do dobrych wniosków. Oczywiście tutaj istnieje na przykład ruch jak skoczek B6, bo chodzi o to, że jak goniec wybije tu i po wymianie hetman nie może zbić na H5, bo weźmiemy tego pionka. Ja specjalnie strzałkuję, żeby spróbować sobie to wyobrazić troszeczkę, żeby trenować to wyobraźnię, ale Tal postanowił zagrać skoczkiem na C5. No atakuje pionka, tylko że on jest broniony. I teraz uwaga. Białe nie zbiły skoczka, ale oczywiście no, nie byłbym sobą, gdybym tego nie sprawdził, co się dzieje właśnie po biciu skoczka. No odbić trzeba.
Plus dla czarnych jest taki, że białe nie mają Białopolaka, choć dla białych też to może być plus, z uwagi właśnie na to, że są pionki na białych polach. Słuchajcie, tutaj nie można totalnie jednoznacznie czasami określić, kto ma lepszą pozę, tylko to jest właśnie kwestia trochę intuicyjna. I teraz, ten pionek może tam iść i atakować, no ale jak zostanie wzięty na H5, to czarnym nie zostaje nic innego jak ładne zagranie na przykład F5. I tak, czarne grają bez pionka, słuchajcie. Po prostu grają bez pionka. Czarne chcą tu wybić na E4, bądź zagrać F4, no i grać po prostu figurami na skrzydle. Może wieża F6, wieża G6. Oczywiście teraz nie można, bo tu goniec grozi, ale to jest przyszłość. Pokazuje, jakie są możliwości. No i słuchajcie, na przykład goniec G5, bo taki ruch jest bardzo niewygodny, to tutaj można hetmana na D7 spokojnie zagrać. No i przykładowo F3. Można oczywiście grać teraz bardzo, bardzo różnie. Można spróbować B5, rozbijać tu skrzydło, można nawet zbić. Po prostu zbić. I co ciekawe, po tych wymianach, nawet wymiana hetmanów jest wskazana. Jest dalej pionek mniej, ale zobaczcie, że figury czarnych zaczynają lepiej grać. To jest pozycja, nie będę kłamał, to jest mniej więcej równa. Znaczy, to jest równa pozycja oceniana przez komputer, co oznacza, że bez pionka czarne mają fajne możliwości z uwagi na parę gońców. A tak by the way, tutaj grozi ruch goniec F1 ze zdobyciem, z odbiciem pionka. W każdym razie, jak się ktoś gra z talem i widział, że tal poświęca pionki, materiał, no to rzadko kiedy można go brać, bo coś tam się dzieje. Goniec na G4, to jest taki mały blef, słuchajcie, i ten debiut, ten też na tym może się fajnie opierać. No i F5. Zobaczcie, co się dzieje. Pionek zbija. No i teraz, czy możemy zbić pionkiem? No nie, bo stracimy figurę, więc możemy zbić gońcem. Ale jak zrobić, żeby nie wymienić gońców? No i bardzo sprytny manewr. Skoczek F6 wraca. Zwróćcie uwagę, nie można zbić tutaj, bo leci figura, bo tam goniec się oczywiście otwiera. Więc białe zagrały gońcem na H3, pionek zbił na F5. Król H1. No to są takie ruchy już białych, dla mnie mało wytłumaczalne, no po prostu król się zaczyna chować. I posunięcie F4. Piękne zagranie. Zobaczcie, że nie trzeba do końca wszystkiego przygotowywać, jeśli chodzi o atak. Ruch F4 jest bardzo ładnym posunięciem, tutaj otwierającym ścieżki dla swoich figur. No i widzimy też, tutaj jest konfrontacja gońców. Goniec wrócił. Jeżeli goniec by zbił na C8, to po prostu wybija to hetman, a po wybiciu tutaj pionkiem już można próbować atakować hetmanem króla. Atakujemy tutaj oczywiście wieżę, możemy próbować wejść potem skoczkiem, otwiera się wieża, ten skoczek też jest w gotowości. No, jak widać, pięknie to wygląda czarnym kolorem. W każdym razie, goniec wrócił na G2, i teraz tal zagrywa skoczkiem. No ten ruch nie jest po to, żeby tam gdzieś coś zbić. Jakieś motywy na pewno się pojawiają, tylko żeby tego skoczka przemanewrować, ale przy okazji wieża też, no teraz broni pionka. Bardzo ważny punkt E4. Ja wiem, że dużo dzisiaj gadam, ale to tak bardziej, słuchajcie, trenersko omawiam debiut, bo ważne. Uważam i też bardzo lubię. Zobaczcie, punkt E4 jest bardzo ważny, bo jak wejdzie skoczek, to zawsze mamy opcję wymienić, bo czasem jest tak, jak będziecie analizować partię z tego debiutu, to zauważycie, że często białe też walczą o ten punkt i blokują po prostu figurami. F3. Skoczek zagrał na H6. No i oczywiście, że można spróbować zagrać G4, zablokować, ale mamy przełomy i E4 takie ruchy jak są jak najbardziej możliwe, więc tutaj tal dalej by stał fantastycznie, bo jak się łańcuch zepsuje, to ten pionek na G4 padnie z dalszym atakiem. Więc białe w tym momencie zagrały skoczkiem i skoczek F4. Zobaczcie, jaki manewr. Skoczek z G4 na H6 na F5. I naciska na punkt G3. Właśnie skoczek z pionkiem tam naciskają. I tutaj jest jasny plan czarnych. Skoczek zbił. No i teraz, moi drodzy, ten ruch niestety dla białych jest zły. Dlaczego? Proszę bardzo, można sobie zatrzymać na chwilę materiał i spróbować znaleźć odpowiedź, jak zagrać czarnymi. Kto znalazł, to gratuluję, bardzo dobra taktyka, mianowicie skoczek na G3, słuchajcie, poświęcenie figury, mimo że tutaj już jest figura jedna zbita. Bardzo ładne wtrącenie. I teraz tak, no tutaj rzecz jasna, jak odejdzie król, to zbijamy skoczkiem i się nie martwimy, bo potem odchodzimy, materiał jest nasz. Pionek zbił. No i pionek zbija. Chodzi o to, że skoczek nie może uciec, bo wchodzi szybko hetman z matem. To trzeba liczyć. No i teraz król zagrywa na G1,
Hetman wleciał z groźbą mata. Wieża uciekła. Zobaczcie, skoczek nie ma czasu, żeby uciec. Hetman dał szacha. Król na F1. No i teraz czarne realizują dalej swój piękny, piękny atak. No w takich pozycjach Tal już grał, nie chcę mówić bezbłędnie, bo robił dużo błędów, ale ludzie nie potrafili się często obronić przed jego atakiem. Goniec na H3, jak najbardziej świetny ruch, nie można zbić, bo jest mat, no więc cały czas jest nacisk, tu też grozi zagranie hetman H1. Król od razu uciekł i zrezygnował. Bicie z szachem. Król D3 i wieża zbiła znowu z szachem. Wszystko się kompletnie rozsypało. Król poszedł na spacer. Wieża się zasłoniła. No i tutaj, słuchajcie, nie ma nic prostszego, jak uprościć grę, policzyć materiał i tyle. Zostało to wymienione na E3, goniec wybił i pionek zbił po prostu skoczka. Król ma ogromne problemy. Hetman zagrał jeszcze na H5. I wprowadzenie ostatniej figury do gry, czyli wieży. To jest bardzo, bardzo ważne. Tutaj też grozi ruch goniec F5. Wieża G1, więc hetman po prostu zagrał na H2, broniąc gońca. Skoczek E4, no i ostatni ruch partii, moi drodzy. Goniec F1. Tutaj białe już podwaliły hetmana i tak już w przegranej kompletnie pozycji. Także no to jest ekonomiastka oczywiście tego debiutu, wielkie możliwości w nim tkwią, królewsko-indyjska uczy myślenia w szachach i może to też się przełożyć na inne debiuty, które sami grywamy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia.